Pierwszy, poproszę dalej. Drugi. Niestety trzeci też sobie przestaje kopać właśnie. Witam widzów jeszcze przed głównym odcinkiem. Na samym początku chciałem powiedzieć, że startuje serwer, na który bardzo długo czekałem, bo to jest TabMC, na którym graliśmy na 1.8, ale tym razem startuje tutaj edycja na survivalu 1.16.5, czyli będzie survival plus gildie na nowszej wersji, co będzie naprawdę ciekawe, bo jeszcze na czymś takim nigdy nie grałem. Więc tak, o godzinie 18 w tą sobotę startuje edycja. Na serwerze też jest kilka innych tam trybów, no ale wiadomo, na tym się skupimy najbardziej. Będą streamy, będzie gildia. Będziemy na pewno mocno tryhardować na tym trybie. I mniej więcej teraz bym chciał wam szybko przedstawić, co będzie można się spodziewać. No ale pewnie nie zdążę wszystkiego pokazać. Więc obowiązkowo widzimy się w sobotę o 18 na TabMC, żebyście mogli sami sprawdzić. No streamów będzie dużo. Streamów i odcinków na pewno będzie dużo z serwera, więc będzie naprawdę ciekawie. Dobra, zaczynając od komendy slash pomoc, widzimy wszystkie najbardziej podstawowe komendy, które zaraz mniej więcej wam pokażę. Wpisując slash gildia, wiadomo, wszystkie komendy, załóż gildię, ustaw gildię, dołącz, zaproś, powiększ, info, wiecie jaki jest, wiecie jak jest, wiecie, to jest najważniejsze, to nie jest ważne, zobaczycie itemy na gildię, itemy są takie proste jak budowa cepa, więc wydaje mi się, że jeśli jest większa ekipka, to naprawdę szybko się to zdobędzie, zaraz wam też również pokażę drop klasycznie, drop z kamienia. Drop jest po prostu piękny, 5%, 4%, 7%, kurde 6%, więc itemy, które przed chwilą pokazałem na gilie, będzie można zdobyć kurde w 15 minut. Komenda slash topki, wiadomo, topki rzuconych pereł, zabój zjedzonych koksów, refili wykopanego kamienia, śmierci, itp. itd. Slash schowek, wiadomo, refile, koksy, perły, a za to, że gramy na wersji wyższej, są totemy nieśmiertelności, czyli wydaje mi się, że coś to będzie naprawdę fajnego, będzie to przeszkadzało, jeśli twój przeciwnik będzie miał taki totem, ty go zabijesz, a on nagle się uleczy, no coś pięknego, nowe wersje są właśnie pod tym względem bardzo ciekawe. Jest również komenda, która automatycznie skraftuje ci koksa. Oczywiście podczas PvP jest ona wyłączona. Jest to komenda slash craft koks. Niestety nie mam itemów, żeby skraftować tego koksa. No ale wiadomo, na tej wersji nie da się kraftować koksu, więc specjalnie taka komenda została wprowadzona na serwer. Wpisując slash kowadło mamy oczywiście przenośne kowadełko. Tu sobie naprawisz, tu sobie nazwiesz, tu sobie połączysz. Nie nosząc i nie kraftując i nie stawiając kowadła, przez slash kowadło masz taką możliwość. Komenda slash gamma, wiadomo, jak masz ciemno, to wpisujesz sobie taką komendę i masz jasno. To coś pięknego, nie potrzebujesz żadnych świeczek. Napraw kill-off, wiadomo, najprawdopodobniej po prostu ta komenda służy do naprawiania kill-offa, no to raczej każdy sobie z tym poradzi. Taką ciekawostkę tylko na szybko powiem, że ostatnia edycja właśnie tego trybu trwała 30 ponad dni i ludzie grali cały czas, nie? Ale jednak wprowadzenie nowych update'ów było bardzo dobrym pomysłem, no i przez to została również otworzona nowa edycja, na której właśnie będziemy grali w tą sobotę. Slash efekty. Rozbudowane slash efekty, można kupić efekty gracza, efekty dla gildii, mikstury, no wszystko jak sobie zażyczysz, tak sobie kupisz. Wiadomo, slash enchant, masz enchant, który jest przenośny, pięknie wybierany, niewybierany, wszystko sobie wybierzesz. Teraz mi się nie pokazało, bo nie miałem itemka w ręce, ale teraz jak zrobię, to powinno się wszystko ładnie pokazać. Oczywiście, że tak. Więc wydaje mi się, że bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, naprawdę będzie to na starcie giga mocne. A i najważniejsza komenda, o której zapomniałem, slash sklep. Slash sklep, tak jak na każdym prawie innym serwerze, tutaj jest fajnie rozbudowany i to mi się podoba, że fajnie widać, jaki masz stan konta, ile wydałeś pieniędzy, to jest giga fajne. Bo oczywiście kupowanie itemków za dolarki, takie itemki jak trójząb, elytra, totem, w ogóle to jest coś niesamowitego. Na tej wersji czuję, że to będzie coś tak pięknego. Wyobraźcie to sobie, wbiegacie na drzewkarkę, nagle zakładacie elytrę na plecy, lecicie 102 metry niczym Adam Małysz w 1998, no coś pięknego. Szczerze nie mogę się doczekać, bo to będzie naprawdę giga ciekawe. Totemy, elytry, no ja osobiście nigdy w życiu nie grałem na takim serwerze Survival plus Gildia. Wy raczej chyba też nie, jeśli graliście możecie napisać w komentarzu, ja na pewno będę mocno tryhardował. Dobra, jestem tutaj jeszcze szybko z właścicielem serwera. Witam serdecznie wszystkich. Ode mnie chciałem powiedzieć, że na edycję puszczamy maksymalnie 350 osób ze względu tego, że wersja 1.16 jest, jak wiecie, bardzo taka ciężka, żeby puścić wiele osób bez sektorów i no. Ogólnie edycje tutaj będą bardzo długie, więc nie będzie takich rzeczy, że ktoś sobie wbije na pierwszy dzień i na drugi dzień nie będzie już graczy. Na tym trybie była już jedna edycja i na starcie było 100 osób bez żadnych reklam i te 100 osób grało przez 30 dni, tak? 30 dni. No i grali sobie normalnie i na 30 dniu edycji też było te 100 osób, więc no. Więc zapraszam tutaj do gry,
Mamy tutaj bardzo wiele nowości, mamy naprawdę sporo tego wszystkiego. Mamy też penderchesty takie powiększone, jakby ktoś chciał. TNT normalnie będzie tutaj działać. Można się wbijać z gildiami. Właśnie były takie klepy, takie klepy bardzo takie z masówkami. Widziałem, mimo tego, że było 100 osób, więc wiecie, jak to jest. No i to chyba tyle ode mnie. Wbijcie sobie na serwer. Camper będzie grał na live'ach, na odcinkach. Więc was też zapraszam. Proste. Do No to zobaczenia w wszystko. sobotę. No. Siema, tu Camper. Witam was w nowym odcinku z Dragona. Na samym początku chciałem powiedzieć, że co 300 łapek losujemy rangę na serwer tabemc.pl, którego reklama będzie potem. Albo nie, reklama, którą w sumie już chyba widzieliście. Nie wiem, zależy jak zostanie zmontowane. W dzisiejszym odcinku, oprócz reklamy tabemc, to Dragon. Akcje głównie ze streamów. Na streamach, na których się dużo dzieje i na które bardzo serdecznie zapraszam, bo streamuję codziennie, więc warto zostawić suba z dzwonkiem, żeby dostawać powiadomienie o live'ach. No, wbijanie się perłami, jakiś oszust, który chciał widz. Jeśli ty masz jakąś gildię, na której chciałbyś zrobić oszusta, napisz do mnie. Na pewno nagramy z tego jakiś fajny odcinek. No i nie przedłużając, co do konkursu, jeszcze pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał i napisać w komentarzu swój nick, na którym będziecie grali na tabemce. Mamy tutaj sytuację kozacką. Kevson tutaj chce oszusta zrobić. Zobaczcie, ile typa kopie. Zobaczcie, ile typa kopie. Trzech typeczków tutaj kopie. Ale akcja. Ale akcja. No i to mi się podoba. No i to mi się podoba. Dobra, siemano. Siemano, wariacie. Pierwszy. Drugi. Kevson.pl robi oszusta na Kevsonie. Nie, Kevson zrobił na Kevsonie.pl. Coś pięknego. Pozdro, wariacie. Ale akcja. No i to mi się podoba, no i to mi się podoba. Kevson zrobił oszusta na swojej gildii, czy mi się tylko wydaje, że on jest liderem? Nie wiem, czaty. 2 minutki do. 2 minuty, 22:28, 22:30 TNT jest wyłączane. Nie wiem, czy nam się uda to zrobić. To jest ostatnia. Co jest ostatni ten? Ostatni. Ostatni rzucak chyba. Oj, 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 no siemanko, witam, Leo Messi, Leo Messi. Niestety, na hita go zabił, niestety. Smocza pięść, dobra, jeszcze tak. Nie wiem, Coxboy to mi w myślach czyta. Chciałem sobie po prostu tak o sprawdzić, co on tutaj ma. W tych skrzyneczkach po prostu, no Coxboy był pierwszy, dobra, tutaj też wysadzimy, no nie ma co też sprawdzać, nie ma co czekać. Została ostatnia minutka. Może coś tutaj będzie drogiego. No niestety, niestety, tu nic nie ma. Czaty, 10 skrzynek emeraldów podwójnych będzie właśnie palone przez oto tego zawodnika, który postanowił sobie wydać 1250 zł właśnie, żeby sobie je spalić. Nie, nie wpłaca nic innego. Po prostu postanowił wysłać taki ogromny donate i to spalić. Kocur, chodź do Minecrafta, ja ci daję siekierę, daję ci lawę i czyń to, co powinieneś zrobić. Kog zjedzony, odsuń się ci tylko widz. Ja pierdopiam. Po prostu palone. Tyle emeraldów, nie jedna osoba na Dragonie to przez całą edycję nie widziała. Przez całą edycję nie widziała tylu. Ja pierdupiam. Jeszcze każdy pojedynczy stack. Każdy pojedynczy stack. To co we ku zostało też trzeba spalić. Siema, robimy sobie oszusta na tym live'ie. Gdzie gościu po prostu sobie kopie. Pierwszy, poproszę dalej. Drugi. Niestety trzeci też sobie przestaje kopać właśnie. Ty, ja się nie spodziewałem, że ja dostanę taką po prostu wbite. Myślałem, że będą się perłami się wbijać. Ty, ja pootwieraj skrzynki. Może coś w skrzynkach jest. Chociaż dobra, chłopaki i tak śpią, więc można sobie zdjęcie zrobić tutaj z chłopakami. Co jest w skrzynkach ciekawego? Nic. Pokazuj wszystko. Może coś nam się jednak spodoba tutaj. No, trochę skrzynek, trochę emeraldów. Można wziąć jakieś bloki. Czyli mówisz, że chłopaki już przestali kopać po prostu. Bogu! Dobra sytuacja tutaj się wydarzyła. Doceniam. Dzięki. Dzięki, dzięki. Pod odcinek, 1v1 z widzem szybkie. Dawaj. A, czekaj, Rebuś, czekaj, 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 bo ja mam efekty. Muszę je ten, muszę anulować. Go, Rebuś. Dobra, Nie ma się paga. siema, szybki oszust. Pierwszy leży. Tutaj jeszcze kopię sobie jeden.
A, dobra, to Oliwia to twoja dziewczyna. Dobra, to Oliwii nie bijemy. Dobra, teraz kop. Dobra, to jest stąd widzę. To zabiliśmy jednego typa.